Hej, hej, moi drodzy, w ten piękny grudniowy, po części jeszcze świąteczny dzień. Witam was Olga z Wielkiego Buka. Mam nadzieję, że bawicie się pysznie, że odpoczywacie, a święta mijają wam w spokojnej i pięknej atmosferze. To teraz przyznawać się, kto pod choinką znalazł bukowe wspaniałości, kto upolował książkowe cudeńka, koniecznie pochwalcie się tytułami. A ja, no cóż, trochę dzisiaj oszukuję, a to wszystko dlatego, że nagrywam ten filmik jeszcze przed świętami. A dlaczego? A to wszystko przez mojego ukochanego. Bo widzicie, mój ukochany postanowił zrobić mi mega absolutną niespodziankę i zamówił gigantyczną paczuchę z książkami. A że święta spędzamy z naszymi rodzinami, to dźwiganie tego całego zestawu pod choinki okazało się takie nieco trochę problematyczne. Dlatego też mój cudowny prezent rozpakowałam wcześniej i aż zaniemówiłam. Przed wami świąteczny book haul, a w nim moc pyszności od mojego ukochanego. Pokuta i Ian McEwan. I dawno, dawno temu oglądałam piękny film z Keirą Knightley na podstawie tej powieści. Pamiętam, że płakałam, pamiętam, że przeżywałam i była to naprawdę piękna opowieść. Czas już poznać pierwowzór literacki i czuję, że będzie naprawdę piękny. Kołysanka Chucka Palahniuka. I Palahniuk to dla mnie przede wszystkim Fight Club, to mocna i męska proza. A tutaj szykuje się naprawdę kawał również porządnej opowieści i to opowieści o duchach. Brzmi naprawdę kusząco. Alvetor, Białe Miejsce, Magdaleny Kałużyńskiej jest to największy tytuł niespodzianka w tym zestawie. To powieść, która zdobyła Nagrodę Polskiej Literatury Grozy imienia Stefana Grabińskiego za rok 2014 i brzmi naprawdę fascynująco. Podobno ma być super, hiper krwawo, a jak gore, makabra i flanki, to ja się piszę jak najbardziej. Rozpustne nasienie Antonego Burgessa. I kto zna Mechaniczną pomarańczę, ten zna Antonego Burgessa i jego styl. Ta powieść podobno jest totalnie niepoprawna, obrazoburcza i zbuntowana. Obraz zniszczonego świata na skraju rozpadu. Już nie mogę się doczekać! Góra Bezprawia Johna Grishama. I razem z ukochanym uwielbiamy Johna Grishama i słuchaliśmy kilku jego audiobooków. A ten tytuł brzmi wyjątkowo dobrze. Małe miasteczko, młoda prawniczka i moc tajemnic. Naprawdę to lubię. Żony astronautów, Lily Koppel. I jest to kolejny tytuł niespodzianka w tym zestawie, ale mój ukochany nie wybrał go przez przypadek. Zawsze intrygowało mnie życie rodzin astronautów, na przykład tych od Apollo 13. Bo co te kobiety musiały czuć? Teraz wszystkiego się dowiem. W samym sercu morza, Nathaniela Philbricka. I tak jak już wam mówiłam, w tym nowym roku będzie to moja lektura obowiązkowa. To historia, która zainspirowała Hermana Melvilla do napisania Moby Dicka. Już niebawem przede mną. Opactwo świętego grzechu, Sumong Kidd, jest to kolejny tytuł tej autorki i być może on również chwyci mnie za serce. Pod osłoną nieba, Paula Bowlesa. Ile ja się zachwytów nasłuchałam, ile cudownych recenzji naczytałam. Paul Bowles jako geniusz, ta powieść jako legenda, sama muszę się na własnej skórze przekonać, co piszczy pośród kartek. O matko, właśnie się zorientowałam, że dawno, dawno temu oglądałam ekranizację z Johnem Malkowiczem i totalnie się zakochałam. Masakra! Czarny wygon, tom pierwszy Stefana Dardy i pewnie już kojarzycie ten tytuł z mojego zimowego TBR. Stefan Darda to dla mnie autor obowiązkowy, którego już czas najwyższy poznać jego najsłynniejszej strony. Mam w planach się zachwycić i wystraszyć, nie ma innej opcji. A na koniec Trupia otucha Dena Simmonsa. Opowieść o wampirach, o nieśmiertelności zła, o przemocy z historycznym rozmachem. To będzie najprawdziwsza perła i ja już to wiem. Totalna masakra, wszystkie tytuły są cudowne, kilka jest naprawdę zaskakujących. Ale sam prezent jest absolutnie nieziemski. Koniecznie dajcie mi znać, czy czytaliście któryś z tych tytułów i czy polecacie. I to wszystko na dziś. Ściskam was mocno, życzę wam jeszcze pięknych i cudownych chwil, a my, moi drodzy, widzimy się już na dniach i chyba nadszedł czas najwyższy na podsumowanie roku na Wielkim Buku. Do zobaczenia, pa pa!